Jazdy tylko szkodniecie chłopki do Lipca i Bocznie. 11 będzie przewodniczył celebracji i wygłosi Słowo Boże ksiądz kardynał Zenon Grocholewski z Watykanu. Zaś w Częstochowie amerykańskiej 1 lipca ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, przewodniczący Komisji do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. Nasze pielgrzymki tegoroczne rozpoczynamy od młodzieży, a więc młodzież w sobotę 26 maja. Jest to Dzień Matki. Idziemy dziękować za najlepszą matkę, Matkę Najświętszą i za nasze matki i prosić za te matki. Zaś dzieci 16 czerwca, tak młodzież jak i dzieci mają soboty. Zależy nam na pewno na pięknej Bożej Polsce, do Boga i do człowieka, pięknych, mądrych ludziach i rodzinach. Dlatego trochę wysiłku. Zmobilizujmy wszystkich, najpierw siebie i potem innych. Zapraszajmy i organizujmy te pielgrzymki do naszej Królowej. Nie odkładamy tego na później. Już zaczynajmy, aby przed 100 laty Polska miłością wskrzeszona, każdym z Polaków mocą Bożą, mocą Ducha Świętego została odnowiona w każdym. Proszę Państwa, Duch Święty jest czynną mocą Bożą. Bóg, gdy stwarzał, już tę moc wykorzystywał. Jest 11, dochodzi godzina. Dzisiaj już w czwartek. No i zobaczmy, czy tu ten Bielecki nie dzwonił. No, dzwonił. Dzwonił Bielecki. Procesie rolnika, czyli rolnictwo. Dotyczyło właśnie poprawy opłacalności. One muszą być cały czas monitorowane i przy współpracy właśnie z rolnikami wprowadzane. Podczas ostatniej konwencji Zjednoczonej Prawicy premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przedstawienie przez rząd kompleksowego programu dla rolników. Już wcześniej przyjęcie planu, które pozwoli rolnikom m.in. na bezpośrednią sprzedaż swoich produktów, zapowiedział szef resortu rolnictwa. Według tej zapowiedzi ma to nastąpić najpóźniej w połowie bieżącego roku. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przedstawi na konferencji prasowej główne punkty jutrzejszego spotkania ministrów spraw zagranicznych sojuszu. Ministrowie będą dyskutować m.in. o długofalowych skutkach obecnych kroków podejmowanych przez Rosję wobec NATO, sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz perspektywach rozszerzenia o kraje Bałkanów Zachodnich. Ze strony Polski w spotkaniu weźmie udział szef MSZ Jacek Czaputowicz. Będzie to ostatnie spotkanie ministrów w starej siedzibie NATO przed przeprowadzką do wybudowanej nieopodal nowej kwatery głównej. Wysoki rangą przedstawiciel Departamentu Stanu, cytowany przez Reuters, poinformował, że USA na spotkaniu będą nalegały na sojuszników w NATO, zwłaszcza na Niemcy, by zwiększyli budżety obronne, a także podkreślą zagrożenie ze strony Rosji. Miejscami przelotne deszcze na zachodzie i na północnym zachodzie kraju, także burze. Wysoko w górach deszcze ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 12-14 stopni na północy, 15 w centrum do 18 lokalnie na południu. Chłodniej nad morzem, tam od 10 do 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i południu porywisty. W czasie burz w porywach do 60 km na godzinę zachodni. Wysoko w Tatrach porwy wiatru do 100 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hektopaskali i będzie rosło. To były wiadomości w Radiu Maryja. Katolicy i prawosławni w Kazachstanie to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi będą ksiądz arcybiskup Tomasz Peta, metropolita Astany i ksiądz biskup Włodzimierz Michiejkin, ordynariusz eparchii Pietropawłowsko-Bułajewskiej. Początek programu na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15, kontynuacja w Radiu Maryja o 21.30. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Kontrakty na uśmiercanie. Lekarze apelują do ministra zdrowia o zaprzestanie finansowania aborcji z pieniędzy podatników.
Mauser. Polska pod presją. Czy przyjęta przez amerykański kongres ustawa dotycząca żydowskich roszczeń majątkowych może być niebezpieczna dla Polski? Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Kochana rodzina Radia Maria, jak już... Diabeł szaleje, jak nie adkredit, to inkredit przychodzi. Wydanego 12 października 2017 roku w naszym sanatorium można zyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny w następujące dni. 27 kwietnia dzień kanonizacji świętego Jana Pawła II. 13 maja Najświętszej Maryi Panny z Fatimy. 18 maja dzień narodzin ziemskich świętego Jana Pawła II. 7 czerwca święto patronalne świętego Jana Pawła II, patrona niebieskiego województwa kujawsko-pomorskiego. 16 października dzień wyboru świętego Jana Pawła II. 22 października świętego Jana Pawła II. Oraz 1 listopada wszystkich świętych, dzień święceń kapłańskich księdza Karola Wojty. Jeszcze warto zauważyć, wierni, dla których przeszkodą jest starość, choroba lub inna ważna przyczyna, mogą wyznaczone powyżej dni uzyskać odpust zupełny, jeśli po wyzbyciu się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu. Także brytyjskie prawo funduje niewolnictwo, to być może właśnie u nas jest odwrotnie. Podziękowania dla nich. Natomiast decyzję w sprawie takiego referendum prezydenckiego ostatecznie podejmuje Senat. I to Senat decyduje o tym w głosowaniu, kiedy ewentualnie takie referendum miałoby się odbyć w Senacie. Zdecydowaną większość w tej chwili ma Prawo i Sprawiedliwość, czyli to środowisko, z którego wywodzi się również pan prezydent. Trudno więc się spodziewać, że to rozstrzygnięcie byłoby jakoś zaskakujące. Ono musi być ustalone i jest ustalane wcześniej. No wczoraj było spotkanie z marszałkiem Senatu Karczewskim, właśnie kolejne z serii politycznych spotkań przed wypowiedziami prezydenta. I chyba wiele wskazuje na to, że nie zapadły tam żadne ostateczne decyzje, bo gdyby tak było, to pewnie byłby jakiś jednoznaczny komunikat. Cały czas nie ma takiej stuprocentowej odpowiedzi, przede wszystkim czy referendum się odbędzie, po drugie kiedy się odbędzie i po trzecie o co będą pytani Polacy. Ta trzecia sprawa być może wyjaśni się chociażby częściowo dzisiaj, no bo tak jak mówiłam, otoczenie pana prezydenta zapowiadało, że część tych pytań może dzisiaj zostać ujawniona, upubliczniona, chociażby propozycji tych pytań, które pan prezydent złoży, no bo tutaj Senat również ma znowu decydujące zdanie. No ale te dwie poprzednie pozostałe kwestie cały czas pozostają otwarte, czyli kwestia to tego tak czy nie, dlaczego jest ta różnica zdań, jeśli chodzi na przykład o termin przeprowadzenia tego referendum. Pan prezydent proponuje, żeby to był
wybuchło głosowanie referendum dwudniowe 10-11 listopada, czyli dokładna setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie wszystkim ten termin się podoba ze względu właśnie na tę historyczną rocznicę. Setna rocznica odzyskania niepodległości to będzie na pewno wielkie święto, mnóstwo wydarzeń, które tego dnia będą się działy i być może krytycy tego pomysłu, którzy nie do końca się czyli, że proszę Państwa, jesteśmy korzystniejszej sytuacji, że nie ma u nas takiego niewolnictwa, żeby nie stawiać Polaków przed takim oporem, czy uczestniczyć w uroczystościach rocznicowych, czy iść do urny wyborczej i wrzucić swój głos. To mogłoby również negatywnie wpłynąć na frekwencję w takim referendum, a ona zawsze, jak wiemy, jest bardzo istotna. No, ale pan prezydent wyraźnie bliski jest ciągle, bliska jest ta idea. Od początku właśnie pan prezydent Andrzej Duda twierdzi, że ta data symboliczna niezwykle. No i to jest argument jakby z drugiej strony, że ta data 11 listopada w setną rocznicę odzyskania niepodległości będzie datą symboliczną i nic zdaniem pana prezydenta nie stoi na przeszkodzie, żeby z jednej strony tego dnia uczestniczyć w uroczystościach, a z drugiej właśnie jakby podkreślając ten obywatelski charakter referendum, w ten sposób też oddać hołd stuletniej polskiej niepodległości. Drugim takim spornym elementem są te pytania, które ewentualnie zostaną zadane w referendum. Czy to będzie kilka, czy kilkanaście pytań, czego miałyby te pytania dotyczyć? Tutaj rozumiem, że Kancelaria Prezydenta ma pewien swój dorobek wynikający z tych spotkań, które już zostały odbyte. One były organizowane. Tak, ale też... Nic nie warte. O Jezus Maria. Nie słucham. Nie wiem, jest 11, ja tu nie zwariowała, jest 11, no i dobra, 11:15, no dobrze.